Mateusz Borek, serdecznie witam wszystkich widzów. Piłkarze wychodzą już na boisko, a mecz komentować będzie ze mną Roman Kołtor. Dziękuję za wprowadzenie. Na ten mecz czekaliśmy od dawna, najwyższy więc czas go rozpocząć. Kibice z całego świata oczekiwali dzisiejszego spotkania z wielkimi nadziejami. Doskonali gracze obu zespołów z pewnością nie odstawią nogi. Pierwsze zagranie tego spotkania. Wszyscy liczymy na szybki, zacięty mecz z wieloma bramkami. Przed meczem z reguły trudno powiedzieć, jak się potoczą boiskowe wydarzenia. Nevland. Lindgren. Nevland. Czy znajdzie miejsce do strzału? Dobre podanie. Oto Frey. Obrońcy są bardzo naciskani. Wspaniała piłka na środek. Rąbietka sędziego asystenta powędrowała w górę. Spalona. Słuszna decyzja. Zagrywa z powrotem do niego. Van der Linden. Wciąż perfekcyjnie prowadzi piłkę. Salmon. Lindgren. Idealne podanie. Moim zdaniem to było celowe. Mamy karnego. Arbiter nie miał innego wyjścia, jak przyznać 11 i sięgnąć po kartki. Czerwona i automatyczne wykluczenie z gry. Mają nieprawdopodobną okazję z 11 metrów. Zgadza się, ten rzut karny może znacznie ożywić grę. Nad poprzeczką, takim strzałem nie mógł zagrozić bramkarzowi. Gdy się wykonuje rzut karny, to trzeba przekonać swój własny umysł, że trafi się do siatki. Przechwyt. Będzie ukarany za to przewinienie. Przecina podanie. Upłynęło 30 minut pierwszej połowy. I Frey. Zrobili co tylko mogli, by tylko trzymać piłkę poza polem karnym. Tracą posiadanie piłki. Wyjątkowo nieudane podanie. Edo Valdez. Zdecydował się na długi rajd. Dobry rajd z piłką. Jest! Oto pierwsza bramka. Był wystarczająco blisko, żeby dobić tę piłkę. Ta bramka dała radę. Prowadzą jedną bramką. Do zera. Fatalne zagranie. Pinar. I Frey. Dobra piłka na skrzydło. Nie, to nie mogło wpaść. Choć dobrze, że spróbował. Już Mateusz, uważam, że obrońca był za daleko. To nie była dobra obrona. Napastnik miał zbyt dużo miejsca. Piłka pod kontrolą bramkarza. Zakończyła się pierwsza połowa i drużyny schodzą do szatni na przerwę, gdzie pewnie usłyszą sporo cierpkich słów ze strony swoich trenerów. Roman, taka bramka do szatni to chyba bardzo frustrujący prezent. Cóż, przyjęli mocny cios, ale nie ma się co nad tym przesadnie rozwodzić. Wynik 1-0. Zastanawiam się, jak długo zdoła on się utrzymać w drugiej połowie. Gra wznowiona. Czy drugie 45 minut będzie ciekawsze dla fanów?
przerwie nastąpiła zmiana stron boiska. Obrońcy nie mogą sobie pozwolić na odpoczynek. Chyba jest szansa na strzał. Oddał strzał, ale piłka przeleciała pod poprzeczkę. Roman, wydaje mi się, że gol dodałby im pewności siebie, której tak bardzo potrzebują. Masz rację, Mateusz. Muszą dalej stwarzać okazję, jeśli chcą zdobyć wyrównującą bramkę. Wspaniała piłka na środek. Zabrakło dosłownie milimetrów. Myślę, że rozwój akcji zasługiwał na lepsze wykończenie. Doskonale wiedział, jak się ustawić. Okazja! Bramkarz zostawiony z tyłu. Tak, siedzi! Numer 2! Prowadzą teraz dwoma bramkami. 60. minuta meczu. Nie zwlekali zbytnio z powiększeniem prowadzenia. Czyż nie, Roman? Tak, wygląda na to, że sprawy traktują poważnie. Minęło 15 minut drugiej połowy. Temu podaniu zabrakło precyzji. Pinar. Czy da radę oddać strzał na bramkę? Piłka trafia w boczną siatkę zamiast do niej. Rajd był imponujący, ale wykończenie już niezbyt dobre. Sanko. Krauswijk. Van der Linden. Wzdłuż lewego skrzydła. Czy długo jeszcze będą tak potrafili bronić? Są na dobrej pozycji na lewym skrzydle. Uderza na bramkę. Pinar. I Frey. Faul tuż na krawędzi pola karnego. Czyżby rzut karny? Sędzia potwierdza, że był faul, ale pokazuje, że poza polem karnym. Co teraz? Został w posiadaniu piłki. Ma doskonałą okazję do ataku. Oddaje strzał na bramkę. Obrońcy są skoncentrowani. Edo Valdez. Dobre podanie na skrzydło. Dobrze bronią. Będą jeszcze 3 minuty do zagrania w tym meczu. Salmo. Dobra piłka może pozwolić zniwelować straty. Sedor. Czy potrafi zagrać dokładną piłkę do środka? Tak! Łap piłkę i szybko wznawiaj grę. Nadal masz dużo do zrobienia. W doliczonym czasie gry! Ich prowadzenie zostało zmniejszone do jednej... Gwizdkowi sędziego kończącemu grę towarzyszy głośny dopik widzów. Rezultat odzwierciedla potencjał, jaki dziś pokazali. Przekonująco wygrali ten mecz i ich fani będą zachwyceni wynikiem. No cóż, Roman, niespodziewanie wygrali ten mecz. Tak, kibice na pewno są zadowoleni ze zwycięstwa. Muszę przyznać, że nie mogą się doczekać następnego meczu tego zespołu. Nasz czas dobiega końca. Roman, dziękuję za twoje analizy. Bardzo dobrze się tutaj bawiłem. Pozwolę sobie w imieniu nas obu pożegnać się z widzami.